Dzień dobry, panie Jurku, poproszę... Dzień dobry, pani Zuzi, proszę chwilę zaczekać. Okej. Okay. Nareszcie zaczyna coś się dziać. A co, wychodzisz? Czy wychodzę? To ci się udało. A chciałabyś wyjść razem ze mną? Nie! Chcę tu zostać to sama. Cześć, panie Jurku, dla mnie piwo. Cześć, Zuziu. Cześć, Franek. No? Jak ci się posuwa praca w izbie przyjęć? Ach, miałam cię okropny dzień. Zamiast złamania, transfuzji i rany od noży. Ja w życiu nie widziałam tyle krwi naraz. Ja przyszłam tutaj, żeby się czegoś napić i się uspokoić. A co chcesz? Krwawą Mary. Zaraz ci przyniosę. Siedź. Ja się tym zajmę. Co ci przyniesie, Leluju? Czy to jest twój kolega? A czy on wygląda na mojego kolegę? Dziękujemy ci, ale ona jest ze mną i ja się tym zajmę. Tak? A jak masz na imię? Franek. Franek. Zamknij się i siadł. Chcesz się napić tutaj, czy u mnie w domu? Ej, odczep się, upiłeś się i rozrabiasz, no! Kto rozrabia? Kto rozrabia? Po co to zrobiłaś? Chciałem go właśnie palnąć, ale nie zdążyłem, bo go znokautowałaś. Przepraszam cię, przepraszam, Franek, no ja nie chciałam po prostu, żebyś zrobił mu coś złego. A, to rozumiem. Dobrze, że się w to wmieszałaś, bo inaczej zrobiłbym z niego miazgę. Dziękuję. A swoją drogą, czemu te stoliki same się u was przewracają? Krysiu, to pożyczysz mi ten swój czerwony sweter? Weź sobie, jest w szafie. Dzięki! Umówiłam się ze znajomymi w muszelce, chcę ładnie wyglądać. Wow! No! Cześć, dziewczyny. Cześć, cześć. Jest Jacek? Nie ma. Jacek dzisiaj od rana pracuje i wróci bardzo późno. A ty byś tam nie wpadła? Gdzie ma Krysia wpaść? O, do muszelki. Żałuję, że tam cię wczoraj nie było. Tylko czekałem, kiedy zaczniesz o tym mówić. Dlaczego? Co się tam wydarzyło? Krysiu, czy ty nie masz niczego innego w głowie, tylko to, co się wydarzyło w muszelce? Na świecie się tyle dzieje. Kryzysy, konflikty, inflacja, bezrobocie, AIDS. A ty myślisz tylko o tym, co się wydarzyło w jakimś pubie. O Jezu! Gdzie ona jest? Kto? O, tu jesteś. Nie dość, że piękna, to jeszcze niebezpieczna. Nie byłem w muszelce i pan Jurek powiedział mi, co się tam wczoraj stało. Trudno mi uwierzyć, że ten mały, delikatny kwiat posiada w sobie taką niszczycielską siłę. To jest nadzwyczajne. Czy ja mogę się dowiedzieć, o czym pan Roman mówi? O niczym. Ty to nazywasz niczym? Spójrz na nią. Ta delikatna i subtelna osoba pokonała wczoraj takiego silnego chuligana. Tymi malutkimi i delikatnymi kiąstkami. Panie Ram, co pan mówi? Zuziu, pobiłaś kogoś w muszelce? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Nie ma o czym mówić. Słyszeliście? No nie ma o czym mówić. A to był w sumie bezbronny, bo miał zajęte ręce. Bo trzymał Franka. Co to znaczy? Podobno Franek nie mógł dać rady i Zuzia przyszła z pomocą. Przepraszam, nie zamierzałem się z tego śmiać. Panie Romku, ten facet był pijany. Jak mogłem go uderzyć? Oczywiście nie mogłeś. Od czego masz swojego bodyguarda? To przestaje być śmieszne. Ja, przepraszam, ale ja nie mogę się powstrzymać. To może pójdzie pan do siebie i się uspokoi. Ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale... Do widzenia. A mogę tu wrócić, jak przestanę się śmiać? Do widzenia. Nie przejmuj tak się tym, Franek. Ja wczoraj zastosowałam tylko kilka podstawowych chwytów. Wszyscy, którzy mają nocne dyżury w klinice, muszą przejść kurs samoobrony, żeby móc w razie czego się obronić. To naucz go, jak to się robi. Następnym razem nie będziesz miał problemów. Ja też bym się chętnie nauczyła, ale teraz muszę już lecieć. Radzę ci, nie trać czasu. Cześć. Cześć.
żebym cię nauczyła kilku chwytów? Ty masz mnie uczyć. Też coś. Dobra, jeżeli nie chcesz, to nie. No chyba, że jakiegoś jednego chwytu. Którego? Tego, jak go tak chwyciłeś za ramię. A, tego, dobrze. To się robi tak. Chwytasz przeciwnika za rękę i potem na raz, dwa dostawiasz lewą nogę do jego nogi i na trzy wyginasz mu rękę do tyłu i wyrzucasz. Tak, to ten. Mogę spróbować? Tak. Raz. Dwa. Dostawiam nogę i na trzy... Co zrobiłaś? Wykręciłem ci rękę. Dlaczego? Oj, bo mnie za słabo złapałeś nie tam, gdzie trzeba. Pokazać ci jeszcze jeden? Jasne. To chwyt mnie od tyłu. Ten mi się bardziej podoba. A? Już? Aha. No to uważaj. Ja tylko markowałam, bo nie chciałam ci zrobić krzywdy. Prosty, prawda? Tak, tak. Ten jest prosty. Na dwórku, pomocy! Biją się tam, tam! Biją się! A co tak? Czekajcie, nie ma czasu do stresienia. Co się stało? Dwóch facetów tam. Jeden duży, drugi mały. Tak, pach, 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 pach. Ja to straszę, ja nie mogę na to patrzeć. Panie Ronku, panie Ronku, niech się pan uspokoi i weźmie głęboki oddech. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Dobrze. A teraz niech pan nam spokojnie powie, co się stało. Dwóch facetów biją się pod naszym domem! Pod naszym domem! Zuziu, nie zbliżam się, ja to załatwię! Brawo, Franek! A co myślałaś? Dobrze ci tak, ty chuliganie. To cię nauczy rozumu. Dowiedziałeś się, że spokojni obywatele też sobie mogą poradzić z takim jak ty. Franek, uważaj, nie masz kieszeni broń! Boże! Dzwoń po policję! Lecę! Nie trzeba! To ja jestem policja. Komisarz Wronka. Komenda Stołeczna, Wydział do Spraw Włamań i Kradzieży. Odpowiesz za to, że pozwoliłeś właśnie uciec złodziejowi, który obrabował stację benzynową. Słucham? Niech się go pan nie boi, panie komisarzu. Będę pana ubezpieczał. Komendancie, niech mnie pan stąd wypuści! To jest nadużywanie władzy, ja nic złego nie zrobiłem! Dzień dobry. Cieszę się, że mam przyjemność pana poznać. Szluga. Słucham? Możesz mi mówić, panie Edziu. Bardzo się cieszę. Panie Edziu, a pan może mi mówić Franio. Znaczy Franio, Franio. Przepraszam, nie chcę pana czymś zarazić. Przepraszam, ale ja może przejdę do części dla niepalących po prostu. Stoisz na jego miejscu. Najmocniej przepraszam. A teraz stoisz na jego miejscu. Przepraszam, nie zauważyłem to. To miejsce jest jego. Ja go się nie boję. Ale on trzyma to miejsce dla mnie. Rozumiem. Możesz stać. Dziękuję. Ale nie za darmo. Możesz mieć to miejsce za swój zegarek. Zegarek? Podoba mi się. Ale to jest bardzo cenny, to znaczy bardzo drogi. Dla mnie on ma znaczenie po prostu. Rodzina... No długo będę czekać? Skąd? Proszę, proszę bardzo.
nie cyka. A elektroniczny to jest. Panowie, przepraszam, nie chciałbym panów obrazić, ale was opuszczę. Tylko na chwileczkę. Proszę. Złodzieje! Ratunku! Zabierzcie mnie stąd! I co się wydzierasz? Niech mnie pan stąd zabierze, to nie jest miejsce dla mnie. Trzeba było pomyśleć o tym, zanim pobiłeś komisarza Wronkę i zabrałeś mu broń. Słuchajcie, panowie. Panie Edziu. Proszę, to twój zegarek. Pilnowałem cię. Ty naprawdę pobiłeś tego olbrzymiego gliniarza? Kto, ja? Oberwał, bo mnie zdenerwował! Słyszeliście? Zdenerwował go. Czy to do was dotarło? Szluga. Co to jest? Co to jest? To ma być papieros? Nigdy w życiu nie paliłem takiej słomy! Świństwo! Lepsze mam. Zapamiętam cię. No, a teraz. Zaczniemy od wprowadzenia tu porządku. Po pierwsze, ja tu rządzę, czy to jasne? Zgadzamy się na wszystko. Cicho! Po drugie, guma. Jaka guma? No guma. No. Aha, guma do życia. Ma któryś gumę do życia? Ja mam. Dzięki. Myślałem, że chodziło o inną gumę. Cicho. Pan naprawdę chce wsadzić tego stachyrę, panie komisarzu? Mhm. Musi odsiedzieć za to, co mi zrobił. Nic takiego nie zrobił. Pomylił się. Nie wiedział, że jest pan policjantem, a nie przestępcą, panie komisarzu. Sam pan wie, jaki pan jest porywczy. Niech pan to jeszcze przemyśli. Uniemożliwił schwytanie złodzieja i dopomógł w jego ucieczce. Za coś takiego się siedzi. To tutaj, panie Ronku! Dzień dobry. Przyszliśmy w sprawie Franciszka Stachyry. Możemy się z nim zobaczyć? Możecie, przez chwilę. Jest tam, w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Dziękujemy. Idziemy. Pozwól, że pójdę pierwszy. To może być niemiły widok dla kobiety. Jak długo chcecie go tu trzymać? Musi się pani zapytać komisarza. Jak długo chcecie go tu trzymać? A teraz siadać i nie gadać. O. Polski? Franiu! Czego pan chce? O, to pan. No to znaje cię. Więzienie cię zmieniło. Jesteś twardy i bezwzględny. Co pan tu robi? Przyszliśmy ci pomóc. To dobrze. Co mam zrobić, żeby mnie stąd wypuścili? Cicho! Nikt nie powinien wiedzieć, że rozmawiamy. Rozumiem. Jak sprawy stoją? Co? Pytam, jak sprawy stoją? Próbujemy się stąd usiągnąć. Co? Próbujemy się stąd usiągnąć. Co? Próbujemy się stąd wyciągnąć. Ojej, daj mi spokój z tą konspiracją. Próbujemy się stąd wyciągnąć. Ale sprawa nie wygląda dobrze. To jest twój adwokat? Nie, to jest facet, od którego wynajmuję mieszkanie. No to widzę, że masz więcej problemów niż tylko siedzenie w pasie. Proszę pana, to jest prywatna sprawa. Spadaj, ty chuliganie, i daj nam rozmawiać. Kto ma spadać? Do kogo on mówi? A do ciebie. Hej, dobrze, że siedzisz za kratkami, bo już by było po tobie. Edziu! Edziu, spokojnie. No. A tak między nami to za co pan siedzi? A nic takiego. Wyrzuciłem przez okno faceta, od którego wynajmowałem mieszkanie. Będę cię co tydzień odwiedzał. Panie Romku! No, siadaj.
Panie komisarzu, Franek nie chciał panu zrobić nic złego. Nie chciał. Oczywiście, że nie. On myślał, że pan jest złodziejem, dlatego pana obezwładnił. Chciał zrobić dobry uczynek. No, prawdziwy harcerz, co? No. Panie komisarzu, mnie to wygląda naprawdę. Oj, naprawdę tak było. W dzisiejszych czasach strasznie trudno jest odróżnić policjantów od złodziei. Jeżeli nie są w mundurach, oczywiście. Oczywiście. Dziewczyna ma rację, panie komisarzu. Niech pan sobie da spokój z tą sprawą. Ciężko odmówić tak pięknej dziewczynie. Ha. Zastanowię się. Franek? Gdzie jesteś? Brawo! Ale śliczna! Ale śliczna jest! Ale cudowna! Fajna! Cisza! Dziękuję panu, jesteście bardzo mili. Siada! Krysiu, jak możesz, no? Masz rację, przepraszam. Słuchaj, dowiedziałam się, co się stało i... Nic się nie martw, zaraz cię stąd wyciągniemy. Jak? Zadzwoniłam do kolegi, który się na tym zna i powiedział, że nie mogą cię długo trzymać w areszcie bez przedstawienia ci zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Tak? Jeżeli do tej pory nie przedstawili ci zarzutów, to znaczy, że na pewno nic przeciwko tobie nie mają. Musisz zacząć się awanturować. Wtedy cię wypuszczą. Masz rację. Zrobię taką zadymę, że się tu wszyscy zlecą. A jak stąd wyjdę, zaskarżę policję o bezprawne zatrzymanie i o znęcanie się nade mną. Zarobię na tym kilka milionów. Masz rację. Jasne. Mam dosyć takiego traktowania. Co oni sobie myślą? O, panie komisarzu, no niech pan na niego spojrzy. To jest taki łagodny człowiek. Zuziu, nie mieszaj się w to. Dam sobie sam radę. O co tu chodzi, panowie? Sami wiecie, że trzymacie mnie tutaj bezprawnie. Ja żądam wyjaśnień. Niech pan się uspokoi, panie Stachyra. Niech mnie pan nie dyktuje, co mam robić! Znam swoje prawa! Spokojnie, synu. Niech się pan uspokoi. Nie jestem dla pana żadnym synem, ty platfusie. Kto jest platfusem? Macie mi w tej chwili przedstawić zarzuty albo mnie stąd wypuścić. Słyszeliście, co powiedziałem? Słyszeliśmy. Proszę mu przedstawić zarzuty, panie komisarzu. Jakie zarzuty? Takie, że nie wyjdziesz z paki przez parę lat. Idziemy, kolego. Ale... Ale dlaczego, panie komisarzu? Przecież obiecał mi tak, że pan go zwolni. Obiecał ci? Tak, że cały czas staram się powiedzieć, że pan komisarz będzie mnie zwolnić. Miał mnie zwolnić. Dziękuję ci, Krysiu, za radę. Przepraszam cię, Franek. Panie komisarzu, to nie jest jego wina. To ja go namówiłam, żeby się awanturował. To jest bardzo spokojny człowiek i nigdy sam czegoś takiego by nie zrobił. To jest moja wina, bo ja czasami za dużo gadam. No prawda. Przeważnie za dużo gadasz. Niech mu pan przedstawi zarzuty. Jego pan zabierze. No, świetnie, świetnie. Teraz mnie zamkną, a potem przez całe życie będę figurował w aktach jako kryminalista. Z czego pan się tak śmieje? Pomyślałem sobie... Co? Pomyślałem sobie, jak ci z Komendy Stołecznej będą się śmiać, kiedy zobaczą akta tej sprawy. A dlaczego? Bo przeczytają, że to mizerne chuchro pobiło takiego faceta jak pan. Leszkę, ja nie jestem żadnym mizernym chuchrem. Przyznaję, że kiedy się zdenerwuję, zaczynam mówić trochę wyższym głosem, ale to o niczym nie świadczy. A wie pan, że ja mogę zaświadczyć, że tak było? Rzeczywiście to mizerne chuchro pobiło tego wielkiego goryla. Zuziu, nie odzywaj się. Ona żartuje. Ona zawsze tak głupio żartuje. Ona jest trochę głupia. Oj, nie bądź taki skromny, Franek. Rozłożyłeś tego pana na łopatki. Sama widziałam. Zuziu, tam! Zaraz to się rozniesie wszystko po całej policji. Będą wszyscy mieć niezłą zabawę. Będą się z pana nabijać do oporu. Ale trudno. Będzie się pan musiał do tego przyzwyczaić. Moja koleżanka ma rację. Przyznaję. Ja... To mizerne chuchro rozłożyłem takiego niesamowitego faceta jak pan. No, bez przesady. Wcale mnie tak nie rozłożyłeś, panego. Rozłożyłem pana. Nawet nie mógł pan się podnieść. To mi nie wygląda dla pana dobrze, panie komisarzu. Co miałem zrobić? Zaszedł mnie od tyłu. Nieprawda. Stanąłem naprzeciwko pana. I raz, dwa, trzy, pach! A, było po wszystkim.
chyba wyglądaliście jak dwa Michały. Hmm? Jeden duży, drugi mały. Właśnie. Czy zechce pan podpisać ten nakaz aresztowania, no, panie komisarzu? Wiem, że nie zasłużyłem na litość. Słuchajcie, no Stachyra. Ale ja to panu wynagrodzę. Przyznam się do tego publicznie. W jaki sposób? Mam kolegę, pracuje w dzienniku wieczornym. Napiszę o tym artykuł do gazety, a potem umieścimy to w internecie. To nie będzie chyba konieczne. Ponieważ to pańskie pierwsze przewinienie, jestem skłonny przychylić się do zdania pana aspiranta i zwolnić pana. Dziękuję panu! Bardzo panu! Idźcie już! Zanim zmienię zdanie. Idziemy dziewczęta, idziemy! Nie chcę, żeby się pan komisarz zdenerwował. Chcę pana zapewnić, że nigdy, przenigdy nie będzie miał pan ze mną więcej kłopotów. Ręczę panu! Niech go pan łagodnie potraktuje, panie komisarzu. To jest jego pierwsze przewinienie.